Pan Stanisław Korzelańczyk, radny osiedla Jeżyce. Witam. Panie Stanisławie, kłopot z tymi Jeżycami miałem z granicami Jeżyc, bo jeszcze pamiętam wielką dzielnicę Jeżyce, w skład której wchodziły Smochowice, Ogrody, Kieksz. No dużo by tutaj wymieniać, ale dla mnie Jeżyce, te stare Jeżyce, kojarzą się z granicą przy ulicy Polnej. To tak. Była ta zachodnia granica. A proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj wygląda obszar działania Rady, gdzie pan jest członkiem? Widzę, że tutaj nie ma kłopotu na wschodzie. To jest ulica Roosevelt. Tak, ulica Jasna, tak. Tak. Tutaj jest wyznaczony ten łuk torów kolejowych. A tak, do ulicy Grudzieniec, tak, Grudzieniec, tutaj, tak. Do ulicy Żeromskiego i Żeromskiego do ulicy Przybyszewskiego, tak, i teraz do ta ulicy Grunwaldzka Bukowskiej. Czy Bukowska? Bukowska, jednak do Bukowskiej, Bukowska. To się kończy, tak, mniej więcej. Między i Bukowską jest, a Grunwaldzką to Wojo tam, prawda? Tak. I to jest mniej więcej ten pierwotny zarys wsi Jeżyce, która została potem włączona 1 kwietnia 900 roku do Poznania. Tak, i to nie był prima aprilis. Nie, prima aprilis nie. Ale zbieżność dat. No właśnie, warto się cofnąć. Właśnie, warto się cofnąć. I do XIII wieku. Tak jest. Do Przemysła I, do Bolesława Pobocznego, tak. Do lokacji Poznania w 1253 roku, tak. Kiedy nowo utworzone miasto musiało być otoczone pierścieniem wsi zaopatrujących miasto w żywność. Tak. Zresztą następowała wymiana towarowa, normalna sprawa. I Jeżyce były jedną z takich wsi. Nazwa wielokrotnie się zmieniała. Przypuszczalnie tu chodzi o Jeża, właściciela wsi, ale w każdym razie wsią Jeżyce były aż do 1900 roku. Do, tak jak pan powiedział, do włączenia wsi w granice miasta. Te Jeżyce się potem rozwijały na przykład. Ale układ został zachowany w sumie. Tak, ale chciałbym powiedzieć. Bo król Władysław Jagiełłon na przykład nadał prawo łowienia ryb w stawach niestachowskich sołtysowi Jeżyc. Czy ten Niestachów, Jeżyce to były dwie. To było takie mniej więcej. Ale różne rzeczy. Różne rzeczy, ale tego. Ale rzecz charakterystyczna podam, że do dzisiaj zachował się układ komunikacyjny. Tak, właśnie chciałem o tym wspomnieć. Bo przecież jest rynek, jest tam, gdzie był. Tak. Potem tak. Był zabudowany secesyjnymi kamienicami na początku XX wieku. Natomiast ulica Kościelna, przy której się znajdujemy. Bamberkowo, tak, to tak, później ale XVIII jeszcze, przedtem jeszcze, drodzy państwo, była układ taki typowej ulicy owalnicy. W środku był staw i ten układ się zachował w postaci tej alei, tak. Że z dwóch stron obiegała droga i to była pierwotna lokalizacja Jeżyc. Po 900 roku dopiero tu zaczęło się rozbudowywać. Od rynku Jeżyckiego. Jeżyce się rozbudowywały, zostały włączone do miasta i wybudowano kościół w stylu neoromańskim. Właśnie celowo w neoromańskim, bo to był początek XX wieku. Pamiętamy, tak. Że to była rywalizacja polsko-niemiecka. Tak. I zgodnie z poleceniem arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Nieoficjalnie. To była taka cicha sugestia, ale jednoznaczna, tak. Że każdy nowy kościół katolicki ma być zbudowany w stylu neoromańskim. W odróżnieniu do neogotyckich kościołów ewangelickich. Tak jest. I w tej chwili, jeżeli bierzemy pod uwagę kościoły właśnie z tego okresu postawione w Poznaniu, można się od razu zorientować, który był ewangelicki, który był katolicki. Panie Stanisławie, to pan wie, jaka jest główna ulica Jeżyc, tak? Dąbrowskiego. A którego? Jarosława. No proszę. Jarosława, a nie... Nie. Przepraszam. Ale Henryka, właśnie, panowie, Jana, ale dobrze, że się ale ten Jarosław nie był wcale taki zły. Nie był zły. To jest postać historyczna, która związana jest z legionami. Oczywiście. Jan Henryk ja tu się pomyliłem, generalnie. Przepraszam. Myślałem o Janie Henryku Dąbrowskim. Bardzo, wie pan co, nawet... Ale ten Jarosław nie był zły. Dobrze, że się pan... Źle się o nim mówi, ale niesłusznie. To nie, zupełnie no, to postać komunardów paryskich. Ale nie komunistów. No, tak. Tak, w każdym razie jest to najdłuższa ulica w Poznaniu. Nie ma dłuższej. Ponad 500 numerów. Tak, bo tak, aż pod moje Baranowo tam gdzieś sięga. Tam się kończy ulica Jana Henryka Dąbrowskiego. Ale cudzoziemcy też tu byli. Też, tak? Oj, i to jeszcze jak liczni i jak bardzo zasłużeni. To jest początek XVIII wieku, taka pierwsza dekada XVIII wieku, kiedy zarazy
głód, wojny zdziesiątkowały miejscową ludność. Wieś nie była w stanie zaopatrywać miasta w żywność, trzeba było sprowadzić osadników. I tymi osadnikami byli? Bambrzy. Bambrzy. Osadnicy tak. Niemieccy z Bambergi, którzy tu się błyskawicznie zaaklimatyzowali. No bo był warunek, że mają być wyznania rzymskokatolickiego. Tak, także oni bardzo szybko się tutaj zasymilowali, zsynchronizowali się z miejscowymi mieszkańcami, Polakami, z tym, że zachowali swoje tradycje. Swój tak. sposób życia, swój styl. Natomiast swoje stroje przede wszystkim. Stroje, sposób życia oczywiście, wnieśli ogromny wkład w rozbudowę Poznania i w tradycje poznańskie. Bardzo przyzwoici, porządni ludzie, których pozostałości, ślady są licznie widoczne tutaj na Jeżycach. Oczywiście. No, jeżeli byśmy także dobrze przyjrzeli, panie Stanisławie, ulicy Kościelnej, to nie trudno zauważyć, że to kiedyś była droga wiejska. Wiejska, tak, wiejska droga, proszę pana, i dzisiaj zabudowana secesja. No, dwie drogi, które tworzyły tą owalnicę, a w środku musiało być jeziorko, jakiś stawik mały, bo tak z reguły. No, gdzieś tak gęsi i kaczki musiały. No i bezpiecznie akurat po środku, także tak to mniej więcej wyglądało. I to jest, tam był początek. Natomiast ciekawe rzeczy zaczęły się dziać bardzo dynamicznie. Jeżyce zaczęły się rozwijać po tym 1 kwietnia 1900 roku. A tym centrum to był rynek jeżycki. Tak. I tam cała zabudowa, jak się przyjrzymy tym fotografiom. Przeważnie secesja. Jak to wszystko stopniowo z roku na rok rosło. Tak, a jak ktoś chciał wyjechać poza centrum, to mógł nawet do Starogardu, prawda? Z dworca kolejowego. Był właśnie na Jeżycach. I tak samo stare zoo, też na Jeżycach. Na terenie dawnego dworca kolejowego. W dowcipny sposób zresztą, ale to kiedy indziej się tym zajmiemy, powstało to zoo. Także te Jeżyce, tak jak każda poznańska dzielnica, ma swoją fajną i ciekawą i nawet dowcipną historię, prawda? Dowcipną historię, ale także przemysłową historię, bo przecież Wiepofama, Powoga, Skoplana, to wszystko są firmy związane z Jeżycami. Na słodko żeś poszedł. Ja bym chciał jeszcze, drodzy panowie, dodać jedną rzecz. Bardzo ciekawy jest ten obiekt, o którym się nie za bardzo mówi. Jest to pierwotna strażnica pożarna, pierwsza, która powstała, która miała wieżę obserwacyjną, gdzie patrolowano miasto, czy gdzieś się nie pali, w razie czego to był dzwonek. I to jest teren, gdzie jest obecnie szkoła 36. I ta wieża, która jest takim pięknym akcentem architektonicznym Jeżyc, istnieje. To jest szkoła 36. I tam jest piękna wieża widokowa, gdzie służyła, oprócz tej części, jak to się mówi, alarmowej, tam były suszone węże strażackie parciane. I jak skasowano ten forteczny Poznań, to przeniesiono figurę świętego Michała Archanioła. Archanioła, który właśnie z jednej znajduje się w tej chwili. Właśnie tak. W szkole, czy przy nie szkole... Święty Jerzy. Nie, to jest święty, nie święty Jerzy, tak. Błędnie podawany Michał Archanioł. Tak. Dobrze się panu mieszka na Jeżycach? Bardzo dobrze. A my z przyjemnością to zaglądamy i ja tu często pracuję. Tak, to jest takie centrum, to jest dzielnica, przez którą trzeba przejechać. Stoimy na bardzo ważnym miejscu na Jeżycach, przed domem tramwajarza. Domem zresztą, który ma swoje tradycje, bo zaprojektowany był przez Adama Ballenstedta, jednego z najsłynniejszych architektów poznańskich ubiegłego wieku. Jaka rola jest tego budynku dawniej dziś? Powiem tak, na pewno jest to obiekt, który spełnia oczekiwania społeczne, tak jak przed wojną spełniał swoją funkcję, bo to służył głównie tramwajarzom i mieszkańcom domu zakładowego, bo to był dom zakładowy. Tak w chwili obecnej również pełni tą funkcję, gdyż od tego 2012 roku praktycznie powrócił do społeczeństwa i służy różnym celom, również zabawom dla seniorów i różnym inicjatywom społecznym, które i kulturalnym przede wszystkim,
które się odbywają w domu tramwajarza. Ale panie Stanisławie, tak jak przed wojną był to dom wyłącznie tramwajarzy, bo od ulicy Reja i od Kochanowskiego były mieszkania służbowe, tak. Służbowe dla tramwajarzy. A ten ośrodek kultury był tutaj od frontu, od ulicy Słowackiego i tutaj czytam nazwa Amarant. To jest nazwa od czego? Od tej sali sala widowiskowa, która miała kolor amarantowy, stąd nazwa sali amarantówki, sali. Tak. Nie obiektu, tylko sali amarantówki. No to było miejsce takie kultowe, odbywały się takie oficjalne spotkania, delegacje miejskie, odbywały się spotkania z osobami, które no, były... Na pewno było spotkanie wielokrotnie z generałem Józefem Hallerem, tak, który też tu mieszkał. Który tutaj pomieszkiwał. Jako żołnierz tak, jakiś czas, tak, przebywał jakiś czas. Tak. Także no, chciałbym jeden taki szczegół dodać. Ten obiekt powstał dlatego, że kiedy się państwo polskie odradzało, były potrzeby też kulturalne mieszkańców. Dla tych tramwajarzy z MPK, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzono takie miejsce kulturalne, czyli na potrzeby zakładu i tego obszaru, który jako dzielnica, jako osiedle idealnie pasował, bo tu się mogli spotykać również mieszkańcy przedwojennych Jeżyc i się spotykały. Tak. No nie tylko dom tramwajarzy jest takim ważnym miejscem na Jeżycach, bo możemy mówić, jeżeli już mówimy o kulturze, to na pewno Teatr Nowy, tak w tej chwili imienia Tadeusza Łomnickiego, tak. Prawda? No i Stare Zoo bym powiedział, bo to jest piękne miejsce. No i pierwszy dworzec kolejowy był tutaj. No właśnie, tak. pierwszy dworzec kolejowy, zgadza się. Tak. Także te Jeżyce są bogate w takie bardzo ciekawe obiekty, w ciekawe wydarzenia. Panie Stanisławie, pan jako radny osiedlowy tych Jeżyc, tak. Niech pan robi wszystko, żeby jak najwięcej tradycji na Jeżycach się zachować. Dziękuję.